16 lutego w Tłusty Czwartek dzielnicowy Ośrodek Kultury zaprosił Tomaszowian na artystyczną ucztę. Tłusty Czwartek w dzielnicowym Ośrodku Kultury to impreza z kilkuletnią tradycją, nawiązująca do ludowych obrzędów kończących okres karnawału. W tym dniu gościliśmy zwykle zespoły folklorystyczne, natomiast w bieżącym roku zaprosiliśmy Tomaszowski Uniwersytet III wieku oraz sekcję teatralną z Miejskiego Ośrodka Kultury. Ale sama konwencja radości, zabawy i tłustoczwartkowego poczęstunku została zachowana. Na scenie białobrzeskiej placówki zaprezentował się chór i soliści Tomaszowskiego Uniwersytetu III wieku. Następnie wszyscy zebrani wysłuchali montażu słowno-muzycznego pod tytułem Motyle w brzuchu w wykonaniu uczestników zajęć w MOKU i TUTW. W Tłusty Czwartek nie mogło zabraknąć słodkiego poczęstunku. Słodką tradycją stało się również finansowanie zakupu tłustoczwartkowych pączków przez obecnych radnych z dzielnicy Białobrzegi dla wszystkich przybyłych gości oraz artystów. W Tłusty Czwartek przecież nikt nie liczy kalorii.